Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Rap Unboxing TV. Dziś pokażemy Wam dosyć szczególne wydawnictwo na polskim rynku. Nie jest to płyta rapowa, jest to płyta turntablistyczna, czyli płyta prezentująca umiejętności DJ-i w wykorzystywaniu gramofonów jako instrumentów muzycznych. Modulators jest to ekipa, w skład której wchodzą DJ Epron, DJ Krótki i DJ Ben. Jeżeli chodzi o tą produkcję, to DJ Epron wykonał na niej, można powiedzieć, najwięcej pracy, ponieważ był odpowiedzialny za samplery, automaty perkusyjne, gramofony, a także za rap. DJ Krótki gramofony, DJ Ben również za gramofony. Gościnnie w kawałku We Are The Modulators pojawili się inni wymiatacze, jeżeli chodzi o katy, skrecze, czyli DJ Crime z Krakowa, DJ Falcon oraz Pan Zimna Łapa. Album miał premierę 18 grudnia 2012 roku nakładem Asphalt Records. Zobaczmy, jak prezentuje się w środku. Mamy dołączoną wlepeczkę. Jest to taki podwójny rozkładany digipak. Za bardzo ładną warstwę graficzną odpowiada Sever X. Jest to człowiek, który odpowiedzialny był również za okładki m.in. Medium, Poe oraz Deadman Funk. Na pewno zwróciliście uwagę, że płyta nie była rozfoliowana. Otóż przy nagrywaniu pierwszej próby tego unboxingu niestety okazało się, że film jest dosyć nieostry i zdecydowałem się poprawić i nagrać go jeszcze raz, stąd nie ma folii, ale płyta jest absolutnie świeża w naszej kolekcji. Mamy informację, kto jest za co odpowiedzialny. Jego insert coin. Tytuł nawiązuje z pewnością do insert coinów we fliperach, tudzież w automatach z grami, w salonach gier. Teraz temat nieco zapomniany. Bity Proma są takie właśnie 8-bitowe. Nawiązują do tamtych czasów, stąd taka nazwa płyty. Mamy dwa krążki. Na drugim krążku znajdują się instrumentale, czyli same produkcje Eproma bez gramofonowych popisów całej ekipy. Moim zdaniem płyta jest wydana naprawdę super. Dowiadujemy się, że modulatorzy dedykują to nagranie wszystkim fanom hip-hopu z lat 90. Bardzo fajna pozycja, jeżeli ktoś się ratartablizmem, na pewno powinna stanąć na jego półce. Tym bardziej, że takich produkcji w Polsce jest naprawdę mało. Mam jeszcze jedno takie wydawnictwo od kogoś innego i z pewnością je wkrótce pokażemy. Dziękujemy za oglądanie unboxingu. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, aby być na bieżąco, aby niczego nie przegapić. Polubcie również nasz profil na Facebooku. Link do tego profilu znajdziecie w opisie filmu. Na dziś to wszystko. Dziękujemy i pozdrawiamy Was.